temu był sobie piękny zegar, który królował na eleganckiej komodzie i z entuzjazmem wykonywał swoją pracę. Jak każdy dobry zegar miał serce, który wykonywał 2 uderzenia na sekundę. Tik, tak, tik, tak. I tak od dnia, w którym opuścił pracownię jednego z najlepszych zegarmistrzów w mieście. Wiódł spokojne życie do momentu, kiedy to do jego mózgu lśniących trybików wkradła się wątpliwość niczym ziarenko zabójczego pyłku. 2 uderzenia na sekundę oznacza 120 uderzeń na minutę, 7200 uderzeń na godzinę, 172 000 uderzeń dziennie, 1 209 600 uderzeń tygodniowo, 62 899 800 uderzeń rocznie. Delikatne trybiki zegara żałośnie zaskrzypiały. 62 899 800 uderzeń rocznie. To niemożliwe, nie dam rady. Wkrótce wątpliwość zamieniła się w panikę, a następnie w głęboką depresję. Wreszcie pewnego dnia zegar, pełen niepokoju, umówił się na spotkanie z jednym z najlepszych psychozegarmistrzów w mieście. Na czym polega twój problem? Uprzejmie zapytał doktor. Och, panie doktorze, ubolewał zegar. Powierzono mi ogromne zadanie, wyraźnie przerastające moje siły. Muszę wydawać 2 uderzenia na sekundę, czyli 120 uderzeń na minutę, 7200 uderzeń na godzinę, 172 800 uderzeń dziennie, 1 209 600 uderzeń tygodniowo, 62 899 800 uderzeń rocznie. I to przez wiele lat. Nie daję rady. Chwileczkę, przerwał psychiatra. Ile uderzeń musisz wykonywać jednocześnie? Jedno tik, potem tak, kolejne tik i tak dalej. Przepisuję ci następującą kurację. Wracaj do domu, uspokój się i myśl tylko o jednym kolejnym tyknięciu. Skup się na nim i ciesz się nim. Za każdym razem jednym. Nie martw się o następne. Jak myślisz, dasz radę? Jedno tik i jedno tak. Na pewno, odpowiedział zegar. Wrócił do domu, już nigdy się nie martwił. Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma każdy dzień swojej biedy.